No nic, w piątek kupiłem Audi. Audi 90 Quattro, napęd na 4 koła, motor 2320 zaworów, 170 koni. Stało ostatnie 3 lata, no dlatego jest troszkę zielony. Hamulce do roboty, wiadomo, koła, 4 nowe opony praktycznie, no trzeba będzie to posprzątać, wyczyścić. Troszkę też blacharkę poprawić, ale doły drzwi tylko głównie są takie troszkę do poprawy. Przejdziemy do wnętrza, zobaczymy może coś tego. Troszkę lakier wypływał, lusterko chyba widzę zmienione od jakiegoś innego auta, bo tamto jest lakierowane wnętrze. Wiadomo, tutaj troszkę gąbki odchodzą i tego, ale sucho, czysto tego, dywaniki nadal oryginalne, tego nie, tam jakaś troszkę dziura, ale wszystko tak świadczy w miarę, tak, kierownica skórzana, klimatyzacja, radio standardowo brak, ale to i tak będzie nowe, wiadomo, nie, no, nie jest jakoś bardzo zmęczone, tego tu chyba troszkę jednak jakieś papieroski chyba były, czy coś takiego, nie? T-Flock, przebieg 134 tysiące mil, wyświetlacz, komputer pokładowy, tego, takie różne rzeczy. Rok jest auta 91, nie? Tutaj o, tapicerka. Gościu dołożył wind deflektory, czyli te owiewki, szyba, ale to dla mnie to jest do kosza. Jest dodatkowa to muzyka. Głośniczki tego, co w Audi 80 moim poprzednim też było, widziałem sobie, jak sprzedawałem, wiadomo, podłokietnik ładny, czysty tego, ani nie śmierdzi w aucie, najlepsze jest to, bo stoi teraz po prysznicu, po deszczu i sucho, ani szyby nie parują, ani nic, sucho. Z wyposażenia szyby elektryczne ABS, bagażnik, spoiler oryginalny, może troszkę wygląda na ten, co to się nie chce otworzyć. A teraz dołożył jeszcze 3 felgi aluminiowe, gościu. Nie są może jakieś w najlepszym stanie, ale zawsze coś tam jako koło zapasowe będzie ładna aluminiowa felga. A to parę lamp dołożył, takich dekielków mam 7. Zakrywka ładna, oryginalna ze śrubą, tam śruba jest z boku tego. Na ten, naklejka jest oryginalna, zachowała się. Od kodów, wszystko tego w miarę w bardzo dobrym stanie, nie jest źle. No, no wiadomo, będzie projekt, napis, oryginalna szyba Quattro. Systemu ProContent chyba nie ma, nie wiem, nie doczytałem. Napis Quattro jest w aucie, jest tam dołączony. Blenda, wszystko, numery 91, Wexford WX zarejestrowane, 4110. 91, pierwsze dwie cyfry w Irlandii, bo rok produkcji, zarejestrowania w sumie bardziej nawet, nie? Felgi 4 takie, no, OZE, ale to będę je odsprzedawał, bo to mnie się nie podobają, z rantem takim, szyby elektryczne, lusterka. Weźmiemy może, zajrzymy troszkę pod maskę. No i co, no, serce tego auta. Serce auta tutaj jest 170 koni, 20 zaworów. Brzmi ładnie. Teraz akurat tam nie będę odpalał, bo bateria wiadomo, stał długo, to bateria słaba. Nie chce mi się w niedzielę wyciągać. No nie jest źle, nie jest źle. Jest ABS, jest tego tam. Ładnie wszystko tego. Jest bezwypadkowy, bo tu wszystko wygląda w całości. Ja wiem, że tam troszkę może tam maska źle leży czy coś, ale tu wszystko, nic nie było ruszane, nie tego. Światła zielone, wiadomo, troszkę mało szczelne, trzeba będzie je umyć, wyczyścić tego tutaj, te kierunki to jakieś chyba nieoryginalne założone, białe, tak niezbyt spasowane, dlatego powrócę do pomarańczowych oryginalnych, będę szukał Helle czy Boscha i no i tyle, no. Jest wyciszenie, jest dodatkowa lampka tutaj taka pod maską. Sądzę, że kierowcy Audi bardzo maski często nie otwierają, więc ta lampka w nocy nie będzie potrzebna. Tu jakieś oprzylampa, troszkę nieoryginalne śrubki takie, to tam
będzie się zmieniać. Tu jakaś taka dziwna podkładka, tu też do lamp, nie? Ale lampy oryginalne, Hella, wszystko tego, no i tyle. No, no nic, no. Zobaczymy się niedługo przy naprawach. Zobaczymy, od czego zacznę. Trochę najpierw trzeba czasu znaleźć. No ale na kanał gościa i będzie się dubać, powoli doprowadzać do porządku. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze jeden rzut na odchodne i uciekam.